Cześć, to DM. Dzisiaj zapytam przechodniów, co myślą o wojnie za naszą granicą. Czapka już na zimę. No nie, już dzisiaj mogłam ją wybrać. Słucham. Mam do pani pytanie. Co pani sądzi o wojnie na Ukrainie? Boi się pani tej eskalacji? Oj, proszę pana, wszyscy się boimy. Po prostu wszyscy się boimy. A może jakoś będzie dobrze i ktoś tam zadecyduje. Trump na przykład, prawda, że tej wojny nie będzie. W jaki sposób? Nie wiem. Więc uważa pani, że Trump jakby zakończy tą wojnę? Nie wiem, tego nie wiem. Mówi tak, prawda? A z jakiej pan jest, że tak powiem, w redakcji? To jest na YouTube, do internetu. W tym momencie mamy prezydenta z Partii Demokratycznej. W wyborach startuje wiceprezydent Kamala Harris. Także wydaje mi się, że ona raczej będzie kontynuować politykę, która została rozpoczęta przez poprzednika, przez Bidena. Jeśli wygra pani Harris, to ta polityka wydaje mi się, że będzie utrzymana w tym duchu, w którym obecnie jest prowadzona. Natomiast no, Trump jest nieprzewidywalny, także możemy się spodziewać pewnie może nie jakieś drastycznej zmiany, natomiast prezydent republikański zawsze niesie ze sobą jakieś ryzyko lekkiej zmiany lub zmiany kursu po prostu. Natomiast nie spodziewałbym się drastycznej zmiany kierunku czy wektora tej polityki Białego Domu. Cześć, masz chwilę czasu? Słucham. Takie szybkie pytanie. Co sądzisz o wojnie na Ukrainie? Boisz się eskalacji, że może eskalować? A to będzie gdzieś wysyłane? Na YouTubie, ale na YouTubie nikt mnie nie ogląda, także. Wie pan, ja teraz pracuję, więc nie wiem, czy to bardzo mogę użyć wymiany. Ja nie jestem za wojną. Polska powinna pomóc ze względu na jakby na nas samych, bo jeżeli Rosja by wygrała tą wojnę, ona się zbliży do naszego terytorium, co nie byłoby zbyt bezpieczną opcją. Aczkolwiek uważam, że tak jak Polska może, tak pomaga. Tak, wysłaliśmy sporą liczbę czołgów, na to ma to wszystko w dupie. Tak samo zresztą Unia Europejska. No a my dostajemy ochop od Europy, od Ukrainy za to, że im pomagamy, więc no. Więc pani liczy na Trumpa, żeby wygrał i żeby no on zakończył. Równie. Tak, tak. Ja w ogóle liczę na Trumpa, że Trump wygra. Że wygra te wybory. Bardzo kibicuję z daleka. A nie boi się pani, że jak Trump wygra, to on się dogada z Putinem? Nie, nieprawda. Niech pan nie opowiada takich rzeczy. Przepraszam, spieszę się. Bez obaw, nikt nas nie ogląda, tak czy inaczej. Co myślicie o wojnie na Ukrainie? Boicie się eskalacji tego konfliktu, tej wojny? Nie wiem. Jeśli chcesz, mówisz, możesz mówić po chińsku. Je sais pas trop quoi en penser de la guerre. Je sais pas trop, je sais pas trop quoi dire dessus. No mocno jesteśmy obstawieni. Unia nas chroni. A co pan myśli ogólnie o wojnie na Ukrainie? Ukrainie, no teraz wysłali tych Koreańczyków, czy tam coś, no nie? Parę tysięcy tam osób. Także będzie Ukrainie ciężko, no Unia musi pomóc. A co pan sądzi w tej chwili o tej wojnie na Ukrainie? Nasza sprawa. Rosja ma rację. A nie boi się pan, że to może boi też... Boi się Ukraińców. Ukraina nie dotrzymała przyrzeczenia, że nie będzie się zbroiła, nie będzie miała atomu i nie będzie paktu wojskowego. 30 lat temu podpisali i weszli w pakty, zbroją się, mordują. Co pani sądzi o wybuchu wojny na Ukrainie? Czy pani boi się eskalacji tej wojny, że może dotyczyć nas Polaków? Owszem, może. C'est juste, on entend des trucs, leur contraire. On s'y retrouve plus. Moi, ça me fatigue. Foutez-vous la paix. C'est tout. A coś jeszcze? Myślę, że to wszystko. Bo w tej chwili nawet Korea Północna też wysyła tam wojska. Wiem. Ja przeżyłam Syberię w czasie II wojny, więc znam ten system. Niestety od podszewki. A może mi pani w kilku zdaniach opowiedzieć, jak to było tam na Syberii, jak to się wydarzyło? No, zwyczajnie. Mieszkaliśmy na kresach. Rodzice byli nauczycielami. Tata poszedł na pierwsze wezwanie do wojska. Trafił do Katynia. Nas zaczęły się wywózki, więc przyjechali przyjaciele i chcieli nas zabrać, ale mama uważała, że
ktoś musi zostać, żeby polskie dzieci uczyć. No i w następnym tym przyszli w nocy, przy następnym transporcie, zabierali się z wieszczami, no mama zabrała i babcię, i mnie, no i do północnego Kazachstanu, tam pod Mongolię, w bydlęcych wagonach. Panie jest po stronie w tej wojnie, po stronie Ukrainy, czy Rosji? A dlaczego? No bo Ukraina złamała zasady, które ma największe państwo w Europie, terytorialnie. Macie państwo własne, ale pod warunkiem nie będzie nacjonalizmu, zbrojenia i paktu wojskowego. Wszystko złamało. Szefie, szybkie pytanie do ciebie. Co sądzisz o tej wojnie na Ukrainie? Boisz się, że może być jakaś eskalacja i ta wojna może też dotyczyć nas, Polaków? Jestem po prostu sam z Ukrainy. Tą wojnę by należało jak najszybciej skończyć. Tylko żeby ją skończyć, to Unia Europejska musiałaby się wziąć do siebie. No, to się nie stanie. To, co widzimy, co się teraz dzieje, tak jak my żeśmy pomogli, tak samo Stany Zjednoczone. Podobno wysłały sprzęt. Tylko co z tego, że wysłały sprzęt, jak ten sprzęt to był po prostu ich sprzęt stary, którego już nie używają i stoi w magazynach. No wie pan, jak jest. To, żeby to skończyć, to ktoś by musiał faktycznie przyłożyć do tego pieczęć. Ale nikt tego nie zrobi, bo ta wojna najwidoczniej jest komuś na rękę. No i tak wygląda sytuacja. Ja nie jestem za tą wojną, ale ja bym chciał, żeby ona jak najszybciej się skończyła z dobrym wynikiem dla Ukrainy, tak? Bo to lepiej mieć przy sobie Ukrainę niż Rosję. Takie jest moje zdanie. Też tak uważam. Okej, fajnie. Dzięki za wywiad. Jak rabata w banku? Może być? Słucham? Jak rabata w banku? Fajno? Jest okej. Jest okej? Okej, dzięki. Miłego dnia. I'm not interested in the war, you know. I kind of try not to think about it. So I just wake up, I'm not reading any news, I just live in my life and I don't think about war. I hope that it's gonna end like as much as soon as it can, you know. So it's very sad, it's very sad. Ukraina nie, Rosja tak. Rosja nam nie zagraża, Ukraina tak. Cześć, mam do ciebie szybkie pytanie, zajmie dosłownie chwilę. Co sądzisz o wojnie na Ukrainie? Boisz się eskalacji, że może ona też dotyczyć nas, Polaków? Pan co był to Ukrainka. A, Ukrainka. A mówisz po polsku? Tak. I co sądzisz o tym, o tej wojnie? Bo to też wpływa też na ciebie tutaj. Czy będzie eskalacja, czy nie? Tak, czy może na przykład dojść do Polski? Mi się wydaje, że tak. Pod warunkiem na przykład zmiany władzy w Ameryce, bo wiele różnych faktorów się składa na to. Mi się wydaje, że w najbliższym czasie to jest niemożliwe, ale w przyszłości tak. A boisz się właśnie tego, że Trump może wygrać i to finansowanie na wojnę dla Ukrainy po prostu zostanie odcięte? Mi się wydaje, że tak. To jest możliwe. Tak. Czy się boję? Nie wiem. Nie wiem, ale będzie to, co będzie. Cześć, masz chwilę? A, chciałeś mu dać? Tak. Okej, spoko. To szlachetne z twojej strony. Ty często mu pomagasz w ten sposób? W sensie, no jak widzę bezdomnego, to zazwyczaj pomagam, zatrzymuję się. Nie jestem w stanie po prostu przejść obojętnie. Cześć, masz chwilę czasu? W tej chwili nie wiem, czy słyszałeś, wojska Korei Północnej też weszły do wojny. Są w tej chwili już na Ukrainie i tam kilka tysięcy zaczęło walczyć z Korei Północnej. Kim Jong-il wysłał tam swoje wojska? Kim Jong-il tam nie żyje. No może wiesz, kogo chodzi. Kim Jong-un. No. Jeśli chodzi o sytuację bieżącą na Ukrainie, to przyznam szczerze, nie śledzę aż tak dokładnie ruchu poszczególnych armii, które biorą udział w tym konflikcie. Niemniej jednak wydaje mi się, że eskalacja wielkoskalowa w tym momencie raczej nam na horyzoncie nie grozi. No, jest to pewnego rodzaju konflikt, który w tym momencie został w jakiś tam sposób zamrożony. Następują drobne ruchy jednych i drugich.
Natomiast jeśli chodzi o taką wielkoskalową wojnę, to wydaje mi się, że tutaj nie ma aż tak wielkiego ryzyka, że ono się znacząco powiększy w najbliższych dniach czy miesiącach. Podejrzewam, że na wiosnę sytuacja może być zgoła odmienna, bo teraz tak naprawdę zbliżające się miesiące zimowe będą utrudniały jakiekolwiek manewry, zwłaszcza wojsk terytorialnych. No, niemniej jednak wiosna to jest zawsze ten czas, kiedy przychodzą roztopy, kiedy może dojść do jakiejś innej, większej ofensywy z jednej bądź z drugiej strony. Cześć, szybkie pytanie, tylko jedno. Co sądzisz o wojnie na Ukrainie? Boisz się... Jestem Ukrainką. A, to nawet lepiej. Co o tym sądzisz? Jak się z tym czujesz? No, jest bardzo złe. Mhm. Bo tam na Ukrainie pewnie została twoja rodzina, twoi znajomi. No, mama mieszka tam, siostra mieszka w Krakowie, tutaj. To pewnie jest ci ciężko tutaj, no, mieszkając zwyczajnie. Z daleka. Tak. Nie boisz się, że może im się coś stać? Zwyczajnie, każdy dzień. No, mieszkam w miejscu w Ukrainie, że jest takie spokojne. No teraz jest sytuacja trochę gorzej, no nie wiem. Mam nadzieję, że ta wojna już skończy się. Bo twoje miasto jest chyba bliżej tam na zachodzie, tak? Bliżej Polski. Nie, w centrum Ukrainy, obok Kijowa. Zamierzasz zostać w Polsce na stałe, czy tylko... A ja mieszkam w Polsce już długo. Długo mieszkasz? No, tak z przerwą mi. No ja przyjechała do Polski już jeszcze za 3 lata do wojny. Przed wojną? Tak, przed wojną. Dajcie znać w komentarzu, co wy o tym myślicie.